Więc może dla tych, którzy nie słyszeli, albo dla tych, którzy odsłuchują, lekkie przypomnienie, o czym w ogóle ten cykl był. Tak jak pastor powiedział, cykl dotyczył naszego wzrostu, raczej zachęcenia, abyśmy wzrastali. I pierwsze spotkanie miało tytuł Król pragnie mojego wzrostu. Ten wzrost jest potrzebny nie tylko królowi, ale jest potrzebny też nam, abyśmy mogli wykonać, wiecie, każdy z nas, który... W zasadzie Biblia mówi, że każdy z nas dostał jakieś dary. Ale co z tych darów, jeżeli są one nieużyteczne? Więc jesteśmy odpowiedzialni, aby te dary wprowadzać w czyn, abyśmy te dary mogli używać, aby poprzez to, jaką pozycję zajmujemy w Bożym Królestwie, to Królestwo mogło się tutaj rozszerzać. Bo oczywiście każdy z nas, każdy, który oddał swoje życie Jezusowi, ma swój bilet do nieba. I to jest cudowna przyszłość. I o tym mówi Biblia. Ale więcej Biblia mówi na temat Bożego Królestwa tutaj na ziemi. Na temat funkcjonowania Kościoła tutaj na ziemi. Więcej Biblia mówi o tym, co Kościół ma robić, jak Kościół ma pracować, a Kościół to ja i ty. Więc aby wypełnić tą swoją rolę w Bożym Królestwie na ziemi potrzebujemy wzrostu. Zaczynamy jako dziecko, oparliśmy się tam na cytaty, na wersety z Ewangelii, z pierwszego listu Jana, które pokazywało nam, że w Kościele możemy być dziećmi, możemy być większymi dziećmi, młodzieńcami, aż do ojcostwa. Tak? I każde pokolenie ma swoje miejsce, ale każde pokolenie też ma swój czas. Nie jest tak, że Bóg chce, abyśmy byli wiecznie dziećmi. Nikt, kto ma swoje dzieci, nie chce, aby one były wiecznie niedojrzałe, albo były wiecznie dziecinne, albo były wiecznie w pierwszej klasie. Każdy chce, żeby te dzieci wzrastały. Drugie spotkanie były ja, czyli kto, czyli własna tożsamość, kim jestem. Tak jest, że większość z nas, taka ludzka cecha, patrzy przez siebie, przez naszą cielesność, przez naszą duszewność, tak, i po tym definiujemy, kim jesteśmy. Ale Biblia odwraca to wszystko, mówi, jesteś duchem, dlatego że Bóg jest duchem i stworzył nas na swoje podobieństwo. I tożsamość duchowa człowieka wierzącego musi wyrastać ponad każdą inną, którą mamy w sobie. Tożsamość duchowa musi być tą podstawową tożsamością. Dlatego? Dlaczego? Dlatego, że w duchu rodzimy się na nowo. W duchu zaczynamy żyć, w duchu przyjmujemy słowo, w duchu przyjmujemy objawienie i w duchu łączymy się z Duchem Świętym. I ta tożsamość musi nas napędzać, bo inaczej tożsamość cielesna będzie nas hamować albo wręcz oskarżać. Ale to był drugi wykład. No i potem praktyczne wykłady kolejne były wzrost i wzmacnianie mojego ducha. Jakie czynniki, jakie rzeczy mogą mieć wpływ, aby mój duch mógł wzrastać. Wiecie, może o tym mało myślimy, aby budować swojego ducha, ale na podstawie słowa mam wrażenie, że uzmysłowiliśmy sobie, że słaby duch będzie powodował perturbację w naszym duchowym życiu, dlatego że Słowo Boże nie będzie do nas docierało, objawienie nie będzie do nas docierało. I kiedy Izraelici podróżowali przez pustynię, tam są takie słowa mocne napisane i nie mogli przyjmować nic od Boga ze względu na to, że ich duch był w rozsypce. Z kolei silny duch, i tam były osoby Kaleba, Jozue, Daniela, pokazywał, że przetrwali każdą perturbację, przetrwali każde niesprzyjające okoliczności, byli w stanie wypełnić Bożą wolę. Więc silny duch to jest to, co napędza moje duchowe życie. Wzrost poprzez wzmacnianie mojej duszy, to był już zeszłotygodniowy, nie, przepraszam, jeszcze 2 tygodnie temu. Nasza dusza też nie może być w odstawce. To teraz nie jest tak, że duch jest najważniejszy, a dusza nie. Słowo Boże zachęca nas do tego, abyśmy przemieniali nasz umysł na podobieństwo myśli Chrystusowej. Różnica między duchem a duszą jest taka, że duch rodzi się na nowo, jest świeży, czysty, natomiast dusza nie. Duszę mamy od początku i musimy ją przemieniać, obrabiać i o tym żeśmy rozmawiali. W końcu zeszłotygodniowy wykład mówił o tym, że oprócz tych elementów na nasz wzrost w wierze będą miały wpływ takie czynniki jak namaszczenie, które mamy w nas,
czyli namaszczenie wewnętrzne. Co to jest, bo może to tak, nie wiem, super teologicznie brzmi. Duch Święty zamieszkuje w nas i słowo już też dzisiaj powiedziałem, że Bóg, że Jezus obiecuje, że rozpoczął swoje dzieło, On jest w nas, w Duchu Świętym i On będzie nas do tego stymulował dalej. Namaszczenie zewnętrzne, takie namaszczenie, które przychodzi do wyposażenia, do służby. I tam opowiadaliśmy, rozmawialiśmy o Dawidzie, o wspominałem też Józefa, ale chciałem powiedzieć, że namaszczenie do służby to nie jest tylko te spektakularne służby, o których czytamy, o wielkich prorokach. Namaszczenie do służby będzie do każdej pojedynczej posługi, którą może wykonujesz w cieniu, w zapleczu, w niewidocznym miejscu. Też będziesz miał namaszczenie. Kiedy Bóg powołuje cię do wykonania jakiejś czynności, choćby to była czynność w kościele, choćby to było witanie, być może gotowanie w kuchni, gdziekolwiek, On kogoś, kogo powołuje, wyposaża i namaszcza. Na końcu mu daje też autorytet, aby go użyć. Więc to są czynniki, o które się też możemy modlić, o których możemy zabiegać, tak? Namaszczenie to jest rzecz, o którą możemy się też modlić. I będą one wpływały też na poziom naszego wzrostu. Więc chciałem zakończyć tym dzisiejszym wykładem, tylko muszę tutaj od razu powiedzieć, że dzisiejszy wykład to nie będzie sfera takiego nauczania, to będzie bardziej sfera świadectwa. Ja dzisiaj chciałem powiedzieć świadectwo, ale to znowu, to nie będzie takie typowe świadectwo, ale wiecie, jeżeli o tym mówię, to też patrzę o tych wszystkich tematach, to też patrzę do swojego życia, co się w tym moim życiu dzieje i czy ja rzeczywiście idę tą ścieżką, o której mówię i szukam w sobie potwierdzenia. Wiecie, to, czy my wzrastamy, to oczywiście możemy pójść do jakiegoś brata, do siostry, do lidera, do pastora i powiedzieć, słuchaj, powiedz tak naprawdę, czy widzisz we mnie potencjał wzrostu, czy ja wzrastam, ale też możemy sami w siebie wejrzeć. I Biblia często o tym mówi, że wejrzał sam w siebie, to znaczy popatrzył się. Najprościej definicja, czy ja wzrastam, sprowadzałaby się do tego, że w jednym momencie jesteś w punkcie A, a za jakiś czas już nie powinieneś być w tym samym punkcie A, tylko musisz być dalej. To wiecie, to jest najprostsza definicja, nie wyznaczająca żadnych poziomów, tylko czy widzisz progres. Z małego w większe, z większego w jeszcze większe, z tego jeszcze większego do największego. Czy widzisz progres w swoim życiu? I to możemy sobie zadać, co do każdej sfery naszego życia. Tak? Nawet jeżeli chodzimy do szkoły, jeżeli wiecie, jeżeli mówimy teraz o duszy na przykład, o umyśle, no to jest prosta sprawa, że jak idziesz do pierwszej klasy, no to tam składasz te literki A do B, B do C i tam 2 plus 2. Ale już kiedy wychodzisz z ósmej klasie, czy widzisz progres, czy się coś zmieniło? No tak, już tam, wiecie, rozprawkę można napisać bardzo szybko, sprawdzian z matematyki. Jest progres? Jest. Oczywiście to jest takie może skrajne to, co powiedziałem, ale do tego się to sprowadza. Więc czy widzisz progres w swoim życiu? Ja to pytanie sobie zacząłem zadawać. I dzisiaj chciałem powiedzieć na temat mojego rozumienia uwielbienia, jak ono się zmieniło. I od razu powiem, ja nie zamierzam dzisiaj nikomu narzucać mojego punktu patrzenia. Ja chcę dzisiaj się podzielić tym, jak w sobie pytałem sam siebie w kontekście, w świetle Bożego Słowa, czy ta forma uwielbienia, ten czas, który ja Bogu dedykuję, czy to ma sens i czy to odpowiada Jego pragnieniom. Dzisiejsze zwiastowanie, czyli szóste, nazywałem sobie Czciciel Nowego Przymierza. I dzisiaj będę mówił o uwielbieniu, ale znowu nie z punktu widzenia sceny, wiecie, bo często mówimy albo omawiamy uwielbienie z punktu widzenia sceny, tak, że to powinno być tak, tak powinni śpiewać, a tak nie powinni śpiewać, tak powinni grać. Dzisiaj zupełnie odcinam się od tego. Dzisiaj mówię o drugiej stronie uwielbienia, czyli o sali. O moim krześle. Bo wiecie, jak grupa będzie nas prowadzić, jakie będzie miała objawienie, to jest zupełnie osobna sprawa. Ale co ja z tym zrobię na tym krześle, siedząc na sali lub bardziej stojąc, to mnie dzisiaj interesuje. I dlatego o tym mówię, bo
przez jakiś dłuższy czas po prostu Bóg do mnie na ten temat mówił, pokazywał mi pewne wersety i widziałem, jak musiałem skorygować swoje myślenie, swoje pojmowanie słowa. Tak? Zaczniemy od najbardziej chyba znanego wersetu i myślę, że już wszyscy, jak już powiedziałem temat, już wszyscy wiedzą, że to będzie werset z Ewangelii Jana 4, 23-24 i to będzie główny werset dzisiejszego zwiastowania. Przeczytajmy go. Jezus mówi tak, do swoich uczniów, tak? Tak, taka jest forma, Jezus mówi do swoich uczniów, lecz nadchodzi godzina, a właściwie nadeszła, gdy prawdziwi czciciele będą czcili Ojca w duchu i w prawdzie. Takich właśnie czcicieli Ojciec sobie szuka. Bóg jest duchem, dlatego ci, którzy Go czczą, powinni to czynić w duchu i w prawdzie. Amen. I myślę, że każdego chrześcijanina świadomie wierzącego byśmy zapytali, to wyrecytuje nam ten werset, ja sam go recytowałem wiele razy. I moje wcześniejsze, dawniejsze pojmowanie tego słowa w zasadzie skróciło się, że mam to czynić w duchu i w prawdzie. I teraz, co ja sobie, jak ja to rozumiałem? Uwielbienie w duchu, czyli w środku. W prawdzie, no nie kłamać. To jest tak, wiecie, na samym początku, kiedy żeśmy tam właśnie rozmawiali o tym Ewangelii Jana, te dzieci, większe dzieci, starsze i młodzież i ojcowie, to ja byłem, te takie najmniejsze dzieci, to jest właśnie taki poziom rozumowania. W duchu, czyli mogłem sobie, tak myślałem, mogłem sobie stanąć, oczy zamknąć, nic nie mówić, wiecie, i ja przyjmowałem, że w duchu Boga uwielbiam. I to mi pasowało do tego wersetu. Przez jakiś czas tak to funkcjonowało, tak to rozumiałem, ale wiecie, jak czytasz Biblię, czytasz Słowo, to Słowo zaczyna do ciebie mówić. I zaczynały mi się pewne rzeczy nie zgadzać. Mówię, no coś tu we mnie chyba nie tak. Musiałem się nad tym Słowem pochylić, też się modliłem. I właśnie tym dzisiaj się z wami dzielę. Więc wracając do tego Jana 23-24, widzimy, że Jezus przede wszystkim swoim uczniom zapowiada zmianę, że było jakoś inaczej, a teraz będzie inaczej. Tak? To jest pierwszy mój wniosek z tego wersetu. Jezus zapowiada zmianę. Było inaczej, ale wchodzimy w nową fazę, wchodzimy w nowy sezon, teraz będzie inaczej. Więc kogo Bóg szuka na podstawie tego wersetu? Tak jednym słowem, jakbyście mieli o tym. Kogo Bóg szuka? Czcicieli, właśnie. On szuka nie tych, co w duchu i w prawdzie, tylko przede wszystkim mamy tutaj czcicieli. I teraz ten czciciel jest to takie słowo, takie trochę, wiecie, kulturowo przynajmniej dla mnie obce, że też nie wiedziałem, jak sobie to tłumaczyć. Będę potem jeszcze dalej więcej mówił, ale czciciel przede wszystkim to nie jest to, jak pięknie śpiewamy, jak pięknie mówimy, to jest fizyczna postawa. I wiecie, to mnie, skąd o tym wiem? Dlatego, że pozwoliłem sobie sprawdzić to w języku greckim. On jeszcze, tak jak powiedziałem, później się do tego odniosę, w języku greckim to słowo mówi dokładnie o postawie. To nie jest to, co robisz, tylko jaką zajmujesz postawę przed Bogiem. Więc kogo Bóg szuka? Szuka czcicieli i teraz jakich czcicieli? W duchu i w prawdzie. Tak, tylko te trzy elementy. I zacząłem się zastanawiać, no dobrze, ale to o co tu chodzi, nie? Gdzie jakiś wzorzec, bo gdzieś muszę sięgnąć, no sam tego, skąd czerpać w ogóle inspirację na ten temat, jak to rozstrzygnąć, nie? Kto to jest tym czcicielem, jaki ten czciciel w duchu i w prawdzie. I wiecie, kiedy zacząłem się na tym zastanawiać, to zobaczyłem, że ludzie, którzy uwielbiali Boga, swoją inspirację przede wszystkim czerpali skąd? Z góry. Wiecie, my jesteśmy skażeni, nasza dusza jest skażona tym, że my mamy w głowie tysiące wyobrażeń, ale one są ziemskimi wyobrażeniami. One są zbudowane na podstawie ziemskich doświadczeń. I kiedy Mojżesz budował przybytek, tak, czyli pierwszy moment tego uwielbienia, który Bóg sobie zażyczył, kiedy Mojżesz na pustyni budował przybytek, to tam jest napisane, że pamiętaj, bacz, byś to zbudował tak, jak ci to było z góry objawione.
Nie mógł sobie tego dowolnie zrobić. Nie mógł powiedzieć, no to wiecie co, teraz najładniejszy namiot, najładniejsza deska, najładniejsze, wszystko najładniejsze, żeby mi się to podobało, to chyba Bogu się też będzie podobać. To jest zła droga. On szukał obrazu w niebie, dostał ten obraz z nieba i jeszcze powiedział, bacz, byś to wykonał dokładnie. To samo było przy świątyni Salomona. Kiedy Jezus modlił się modlitwą pańską, a w zasadzie kiedy uczył uczniów, swoich uczniów Boga uwielbiać poprzez modlitwę, to tam są te słynne słowa, które napisał, które mówi, jak w niebie, tak i na ziemi. Czyli czy w niebie, czy na ziemi powinno być inaczej niż w niebie? Nie, bo Bóg takiej chwały nie przyjmie. Jak w niebie, tak i na ziemi. Wzorzec z nieba. To nie my eksportujemy nasz obraz do nieba, tylko z nieba ściągamy wzorzec na ziemię, żeby go zaabsorbować do swojego życia. Wiecie, słowo, które już mi to potwierdziło zupełnie, zapisane w liście do Efezjan 1:10, mówi tak. I uczynił to Bóg ze względu na plan, obejmujący pełnię czasów, a zmierzających do połączenia w Chrystusie wszystkiego, tego, co w niebie i tego, co na ziemi. I tak sobie pomyślałem, obraz w niebie, obraz na ziemi, okej, okay, one się mogą różnić, jest jakaś przestrzeń, jest jakaś, wiecie, granica, to nie są te same świata, ale Chrystus przyszedł, jednym z Jego celów, Jego przyjścia było to, aby to, co na ziemi, złączyć, spiąć klamrą, udrożnić, wiecie, kanał tego, co w niebie, z tym, co na ziemi. To jest między innymi też Jego dzieło. Więc już wiedziałem, że każde moje ziemskie wyobrażenie uwielbienia, każde moje ziemskie wyobrażenia czczenia Go, na dzień dobry muszę wsadzić sobie do kosza, po prostu go wywalić i zobaczyć, jak to wygląda w niebie. Dopiero stamtąd mogę zaabsorbować zrozumienie wersetu Ewangelii Jana 23:24. Każde moje wyobrażenie o tym, co ja mam robić jako czciciel w duchu i w prawdzie, jeżeli nie pochodzi z nieba, jest obce Bogu. Może to są mocne słowa, ale jestem ich pewny. Bóg nie chce chwały ziemskiej. On chce chwałę niebieską. Więc żeby was teraz zabrać do obrazu, musimy pójść do nieba. Musimy pójść do nieba. No, może to jeszcze będzie odwleczone w czasie, ale w takim razie jak się tam możemy wybrać? Jest ktoś, kto został zabrany do nieba. Może i więcej tych ludzi było, bo apostoł Paweł też pisze o swojej podróży do trzeciego nieba, ale dzisiaj chce się oprzeć na tym, co widział Jan. Oczywiście w objawieniu Jana. I przechodzimy teraz do objawienia Jana, 4 rozdział. Ono się zaczyna takimi słowami, które nam to będą mocno potwierdzać, bo w wersecie 4:2 pisze tak. Apostoł Jan, zawładnął mną duch i zobaczyłem, co się dzieje przed Bożym tronem. Czyli dobry adres? Dobry adres. Właśnie o tym chcemy rozmawiać, o tym chcemy myśleć i to chcemy zobaczyć, dotknąć, co się dzieje przed Bożym tronem. Jeżeli myślimy o uwielbieniu i cytujemy Ewangelię Jana 23, że mamy być czcicielami nowego przymierza i każdy będzie sobie to interpretował na własny sposób, każdy będzie to interpretował na sposób, który ma zdeponowany w swojej duszy, bo takie widział obrazki, czy takie... Słuchajcie, ja tego nie neguję. Ja mówię o swoich dylematach. Oczywiście jest to jakiś tam przekrój czasu, ale swoim sposobie takim rozumowania. A wierzę, że w tym sposobie rozumowania mnie prowadził Duch Święty, bo jeżeli daje mi obrazy i chce we mnie skorygować to, co jemu się nie podoba, to jest pierwsza sprawa, którą on we mnie czyni. Koryguje, wypala, zmienia. A więc objawienie Jana, 4 rozdział, wersety 8-11. I Jan pisze, że to widział przed Bożym tronem. Przeczytajmy, to będzie parę wersetów, ale myślę, że 4, 8-11. I Jan pisze tak,
przed, zaznaczam, przed Bożym tronem. Jesteśmy przed Bożym tronem, nie w innym miejscu. Każda z tych czterech postaci, z tych czterech istot miała po 6 skrzydeł wokół oraz wewnątrz pełno oczu i bez przerwy dniami i nocami powtarzała, czyli wypowiadała słowa: Święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był, który jest i który nadchodzi. A ilekroć istoty oddawały chwałę, cześć, podkreślam cześć i dziękczynienie temu, który siedział na tronie, czyli Bogu, i który żyje na wieki wieków, padało przed Nim 24 starszych, oddawali oni pokłon żyjącemu na wieki wieków i składali swoje wieńce przed tronem, wyznając: Godny jesteś nasz Panie i Boże przyjąć chwałę, cześć i moc, ponieważ stworzyłeś wszystko dzięki Twojej woli. Mała dygresja, w tłumaczeniu króla Jakuba jest takie tłumaczenie, które mi się bardzo podoba. Nie dzięki Twojej woli, tylko dla Twojej przyjemności. I to jakoś mnie bardzo dotyka, chciałem to podkreślić, że wszystko stworzyłeś dla Twojej przyjemności. Bóg ma przyjemność z tej interakcji, co się dzieje. On powinien mieć przyjemność. W innym miejscu czytamy, że modlitwy mogą być miłą wonnością. Miłą, czyli sprawiać Bogu przyjemność. A więc dla Twojej woli i powstało i zostało stworzone. I to jest ten fragment, który opisuje apostoł Jan, który zauważył przed Bożym tronem. I ja nie odnoszę się tutaj już do słów wypowiadanych, do tych pieśni, ale chciałem zobaczyć, jakie elementy tutaj widzimy. A więc proklamacja Jego słowa. Modlitwa przez wypowiadanie o Bogu, do Boga. Śpiew, postawa czci, klękali, padali. Słuchajcie, to są te cztery elementy główne, które ja tam widzę, czyli proklamacja, wypowiadanie słowa. Wiecie, tam nikt nie mówił: Boże, ale teraz mam swoją sprawę, chociaż każdy z nas ma, ale to wszystko sprowadzało się do uczczenia Go, tego, który siedział na tronie, do sprawienia Mu przyjemności, do wywyższenia Go, do dziękczynienia Mu, do chwalenia Go, do przyjmowania odpowiedniej postawy ciała, że ci starcy padali. Kiedyś słyszałem taki komentarz, zupełnie przy jakiejś tam innej okazji, mądrego zwiastującego, mówi: często śpiewamy taką pieśń, niech aniołowie padają przed Twoim tronem. I to się dobrze nam śpiewa, bo nikt z nas nie chce padać. I tak, niech oni to za... My, ludzie, ja, człowiek XXI wieku, wiecie, to musimy rozbić w swojej głowie. Jeżeli ja czytam, że tam padało przed nim 24 starszych i oddawali pokłon i tak dalej, to moje uwielbienie bez tych elementów naprawdę będzie niekompletne. I ja nie chcę teraz nikogo, wiecie, namawiać do jakiejś automatyzacji, do powtarzania, bo wypada, ale do zastanowienia się nad tymi słowami i modlitwie, żeby Duch Święty pokazał mi, jaka moja pozycja powinna być w tym miejscu. Kawałek dalej jesteśmy w objawieniu Jana. Apostoł Jan dalej opisuje to, co się dzieje przed innym tronem. Bo wiecie, że w niebie nie ma jednego tronu. Jest wiele tronów, przynajmniej dwa główne, ale starsi też zasiadali. Ale chodzi mi o tron Jezusa. Więc co się dzieje przed innym tronem? I zobaczmy, bo ktoś może powiedzieć: no dobra, to jest Bóg, ale tutaj może być inaczej. Więc objawienie 5:6 mówi tak: i wtedy zobaczyłem baranka. I wtedy zobaczyłem baranka. I dalej od wersetu 8 do 14. Gdy baranek przejął zwój, upadły przed nim cztery istoty. Upadło też 24 starszych, z których każdy miał cytrę oraz złotą czaszę napełnioną wonnościami, czyli modlitwami świętych. Zaśpiewali oni nową pieśń tej treści: Godny jesteś wziąć zwój i zdjąć jego pieczęcie, gdyż byłeś zabity, a swoją krwią nabyłeś dla Boga ludzi z każdego plemienia, języka, ludu i narodu. Uczyniłeś ich dla Boga królestwem i kapłanami, oni też będą królować na ziemi. Wówczas usłyszałem głos wielu aniołów.
Otaczali oni tron, istoty oraz starszych, a ich liczba wynosiła miliardy miliardów, tysiące tysięcy. Ogłaszali donośnie, nie w cichości, nie wewnątrz, nie w środku swojego ducha. Ogłaszali donośnie. Wiecie, ja nie wiem, jak mocno by trzeba było użyć głosu, ale jest to zapewne więcej niż ja teraz mówię. Ogłaszali donośnie. Nie w cichości. Godny jest zabity baranek wziąć moc, bogactwo, mądrość, siłę, cześć, chwałę, uznanie. Słyszałem też, jak wszystkie stworzenia w niebie, na ziemi i pod ziemią i w morzu wszystko, co je napełnia, wtórowało. Temu zaś, który siedzi na tronie oraz barankowi uznanie i cześć i chwała i moc na wieki. Cztery istoty natomiast powtarzały amen, a starsi upadli i złożyli mu pokłon. Dwa różne trony, dwa identyczne zachowania, nawet te same istoty wymienione. Widzimy znowu postawę czci, czyli fizyczną postawę naszego ciała, proklamację słowa, śpiew, modlitwa dziękczynienia, modlitwa chwały. Te elementy zawierają się w nowotestamentowym uwielbieniu, o których tutaj czytam. I wiecie, kiedy to sobie tak czytałem i mówiłem, no dobrze, ale czy to tak naprawdę można zaadoptować na ziemię? No niebo jest niebem, ale czy to tak naprawdę można, wiecie, wziąć i kopiuj w klej, żeby to na ziemię? I znowu uderzyło mnie słowo, słuchajcie, wróćmy do wersetu 13 z tego fragmentu. Jan zobaczył coś więcej niż uwielbienie w niebie. Werset 13 mówi tak, albo inaczej, Jan zobaczył uwielbiający Kościół naszych czasów, dlatego że mówi tak, wszelkie stworzenie na ziemi i w niebie. Zauważcie to. To, co Jan zobaczył, to była wizja. I potocznie o tym mówimy, że to była wizja nieba. I tak, ale on zobaczył wizję na ziemi też, bo mówi wszelkie stworzenie na ziemi, nie tylko w niebie. I w morzu, tak. Nie tylko w niebie. Jan widział uwielbienie Boga nie tylko w niebie. On widział, i powiem to z pełną świadomością, nowotestamentowy Kościół uwielbiający na ziemi Boga na wzór tego, co dzieje się w niebie. Amen. Te słowa właśnie, że wszelkie stworzenie na ziemi, pod ziemią i w morzu. Wszystko, co je napełnia, wtórowało, czyli powtarzało to samo. Nowo uwielbienie Boga w niebie nie jest wyizolowaną strefą chwały. Ono jest strefą chwały, która się ma łączyć tą strefą chwały, którą będziemy w niedzielę, czy to w amfiteatrze mieć, czy na każdym nabożeństwie, czy w każdym innym miejscu. Dlatego, że on to widział. Nie tylko w niebie, ale to, co się dzieje tutaj na ziemi. Całe stworzenie, czyli kto? Ja i ty też? Jeżeli jesteśmy Bożym stworzeniem, chyba nie bardzo możemy się wyautować z tego. Całe stworzenie. Dlatego Jezus powiedział, ja już ich szukam, szukam tych czcicieli, Ojciec ich szuka. Dlaczego szuka? Bo widocznie to nie jest, czy nie było powszechne. To na pewno nie było powszechne, dlatego że mówimy o zmianie, ale mój Ojciec ich szuka. Wiecie, jeżeli coś szukamy, to znaczy, że to ma pewną jakość, pewną wartość, która nie jest powszechna. No bo jeżeli to by było wszędzie, to ja tego nie muszę szukać. Jeżeli spadnie mi tutaj moneta jakaś cenna, wiecie, to ja ją będę szukał, bo wiem, że powierzchnia jest duża, elementów jest dużo i ona jest jedna. Gdzieś może potoczyć się pod stół czy pod krzesło. A gdyby było wysypane wszędzie monetami, no to ja nie muszę szukać, tylko biorę pierwszą z brzegu. Ale kiedy Ojciec je szuka i Jezus je szuka, to znaczy, że jest to pewna wartość, która jeszcze nie może nie funkcjonować w każdym elemencie. Dlatego w moim życiu modlę się o to, abym to był, albo inaczej, żebym był znaleziony na wzór tego, który szuka. Żeby on nie musiał szukać poza mną. Że kiedy ja przychodzę na nabożeństwo, kiedy ja przychodzę, aby Boga wielbić, żeby Bóg mnie znalazł. Dlatego, że On szuka.
dla Bożej przyjemności. Wiecie, to właśnie to tłumaczenie angielskie, które mówi króla Jakuba, mówi dla Bożej przyjemności. Dlatego, że Bóg ma przyjemność. On stworzył ciebie i mnie po co? Żebyśmy byli wyrobnikami na niebie, na ziemi? Żebyśmy tutaj, wiecie, tyrali w każdym miejscu? Nie. Dla swojej przyjemności. Jesteś, bracie i siostro, stworzony dla Bożej przyjemności, żeby Bogu przynosić przyjemność. A sprzężenie zwrotne jest takie, że jeżeli Bóg z mojego, twojego życia będzie doznawał przyjemność, to reakcja nieba, na reakcję nieba nie będziesz musiała długo czekać w swoim życiu. Dlatego, że Bóg nas tak bardzo ukochał. Wiecie, w obrazie syna marnotrawnego jest to doskonale pokazane. A więc, wiecie, możemy powiedzieć tak, no w niebie to może się tak będzie działo, ja tu tak na ziemi nie potrafię, w niebie to będzie inna sytuacja, będziemy mieli może inne ciała, inne natury. Może to w niebie tak wypada, ale no póki jesteśmy tutaj na ziemi. Ale uzmysłowmy sobie, że Bóg jest ten sam. Czy my będziemy w niebie, czy już będziemy w niebie, czy jeszcze jesteśmy na ziemi, to Bóg się nie zmienia. To nie jest dwóch różnych bogów, żeby nasza relacja uwielbienia tu była inna, a tam już będziemy na tyle wyposażeni, na tyle przemienieni, no tam to dopiero sobie pozwolę tak, jak to jest napisane. Nie. Bóg jest ten sam. Tron jest ten sam. To, co widział Jan, widział po to, żeby zabrać to na ten obraz, przynieść go dla twojego i mojego życia. To samo w modlitwie pańskiej, kiedy Jezus mówi tak jak w niebie, tak i na ziemi. Wiecie, starotestamentowa relacja, kiedy patrzymy na to, co Bóg uczynił przez Jezusa Chrystusa, wydaje się tak bardzo, szukam odpowiedniego słowa, tak bardzo daleka od siebie, tak bardzo zimna w stosunku do tego, co Bóg przygotował dla nas, że to jest zatrważające. A jednak ludzie, jednak Dawid, jednak cała świątynia potrafiły się wzbijać na poziom uwielbienia Boga. Kiedy czytamy o tym te opisy, kiedy oni się modlili godzinami, składali cielce, wiecie, to godziny były czasami i dnie, że nam jeszcze daleko do tego. A Bóg w Jezusie Chrystusie uzdolnił nas do tego, abyśmy po wielokroć więcej mogli mieć społeczność, relacje z naszym Bogiem dla Jego przyjemności, bo po to zostaliśmy stworzeni. Więc wracamy do tej Ewangelii Jana 4,23. Kogo Bóg szuka? Czcicieli. Jakich czcicieli? W duchu i w prawdzie. Co robią czciciele w duchu i w prawdzie? Te elementy, o które nam się udało wyłuskać w objawieniu Jana. A więc czciciel, powiem jeszcze raz, to postawa naszego ciała. I wiecie, kiedy otworzy się jak gdyby Biblię w języku greckim, tam w Nowym Testamencie to słowo jest użyte 70 razy, no policzyłem, 70 razy i 65 razy dotyczy postawy ciała. 65 razy, więc można powiedzieć 99%. I przykład Łukasz 24:52, tak szybciutko cztery takie wersety wrzuciłem. Oni natomiast pokłonili mu się. To jest dokładnie to samo słowo czciciel, które zostało w Ewangelii Jana użycie. Hebrajczyków 1:6. Niech mu się kłaniają wszyscy aniołowie. Znowu to słowo czczą go, czy to greckie słowo. Mateusz 2:2. Przyjechali, tu jest mowa o mędrcach, przyjechaliśmy, aby mu się pokłonić, czyli uczcić go. Nie jest mowa o żadnych słowach, o wypowiadaniu, o śpiewaniu, o modlitwie. To jest jak gdyby z innej puli, ale mówię teraz o samym słowie czciciel. W końcu Jan 9:38. Wierzę, Panie, i pokłonił mu się, uczcił go. Więc kiedy będziemy kiedykolwiek w swoim życiu wypowiadali to słowo, to musimy mieć to z tyłu głowy, co wypowiadamy. Słowo czciciel to nie jest to, co
robisz, w sensie śpiewania, mówienia i tak dalej, tylko jaką postawę przed Bogiem zajmujesz. A więc Bóg szuka czcicieli. Jakich? W duchu. I znowu, czciciel w duchu to źródło, skąd zaczyna się uwielbienie Boga. Dlatego tak dużo mówiliśmy o naszym duchu, który łączy się z Duchem Świętym, bo tylko z tego miejsca jest źródło, które Bóg przyjmie jako chwałę. Wiecie, możemy uwielbiać z duszy, ale obawiam się, że to będzie uwielbienie, które odbije się od najbliższego sufitu. Dlatego, że tylko w Duch Święty w nas może się jak gdyby udrożnić tą chwałę, na którą Bogu zależy. Żeby być czcicielem w duchu, musisz w duchu być nowonarodzonym, tak? Jeżeli jesteś osobą nienarodzoną z Ducha Świętego, to możesz z duszy poprzez rozumowe rzeczy uwielbiać Boga, ale czy to Jemu przyniesie chwałę? Nie. A więc czciciel w duchu, dlaczego to tak ważne? Dlatego, że to, co robimy z naszego umysłu, nie jest finalnym odniesieniem przed Bożym tronem. Tylko ta rzeczywistość w nas, gdzie operuje w nas Duch Święty, wytworzy w nas chwałę, którą Bóg sobie przyjmie. W końcu czciciel w duchu i w prawdzie. Jan 8:32 mówi tak, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Tak? Prawda w nas wyzwoli. Więc od czego nas wyzwoli prawda? Od obciążenia, które mamy w sobie, w naszym umyśle. Kiedy przychodzi prawda i mówi, ja jestem łaską, ja cię wyzwalam, ja cię oczyszczam, ja ci przebaczam, możesz to, co w swoim umyśle cię obciąża, zdjąć, zrzucić i przyjąć Bożą prawdę. Więc jaka prawda, czyja prawda? Mogą być dwie prawdy. Jest moja prawda o mnie i Boża prawda o mnie. To dobrze mówię. I Boża prawda o mnie. Czym one się różnią? Że moja prawda o mnie czerpie z mojej historii. Z mojej przeszłości, dokładnie. O. Moja prawda będzie czerpała, kim byłem wcześniej, co zrobiłem, co wymaściłem, co mi się nie udało, gdzie były wpadki. Wiecie, to jest moja prawda, bo ja to wiem. Ja to przeszedłem. Natomiast Boża prawda, która nas wyzwoli, mówi tak, jesteś sprawiedliwy, jesteś oczyszczony, przebaczone ci są wszelkie grzechy, jesteś święty, jesteś moim synem, moją córką. Którą prawdę wybieramy? Bożą prawdę. Ale zgadzacie się z tym, że czasami trudno jest przebić się z Bożą prawdą, bo moja prawda jest tak silna i ona jest tak, ma fajne argumenty i tak naprawdę to ja już się z nią tak zżyłem i mi jest z nią tak cieplutko, że ja się nie zawsze chcę z nią rozstać. Dopóki się nie rozprawisz z własną prawdą, która notabene jest prawdą, nie jest kłamstwem, i nie przyjmiemy Bożą prawdą, to ona nas nie wyzwoli. Prawda nas nie wyzwoli. Więc musimy się uwolnić od swojej historycznej prawdy na korzyść prawdy, którą przyniósł do twojego życia Jezus Chrystus, do twojego i mojego. One czerpią, wiecie, zupełnie inny punkt patrzenia, dlatego że moja prawda patrzy wstecz. A Boża prawda nie patrzy wstecz, ona patrzy w przód. I wiecie, punkt może być zbieżny, ale wektory są kompletnie w innym kierunku. Więc czciciel w prawdzie wyzwolony, przyjmuje prawdę Boga o sobie samym, bez względu na twoją przeszłość. Więc Boża prawda, powtórzę to jeszcze raz, jestem zbawiony, jestem oczyszczony, jestem uświęcony, posiadam synostwo, bez znaczenia, co mówi o mnie historyczna moja osobista prawda. Byłeś takim i takim, leżałeś w rowie, narobiłeś takich rzeczy. Ilu leżących w rowie dzisiaj ludzi może być kaznodziejami? I są. Znacie takich?
Wiecie, oni się musieli rozprawić ze swoją historyczną prawdą, bo gdyby chodzili z tym workiem prawdy historycznej na plecach, to nigdy nie stanęliby w miejscu, nie wzięli mikrofon i nie zaczęli głosić Bożego Słowa do innych ludzi. Ja też się muszę wyzwalać od swojej historycznej prawdy. Wyrzucić ją po prostu w brzeg, chociaż ona jest, wiecie, czasami w życiu możesz spotkać ludzi, którzy będą ci przypominali bardzo precyzyjnie, wiesz, tam 10 lat temu to i to i tamto i będą się rozkoszowali wspomnieniami, ale ty możesz powiedzieć, słuchaj, ja nie wiem, o czym ty mówisz, chociaż dobrze pamiętam, ale nie wiem, o czym ty mówisz, dlatego że mam to przebaczone. I ja tak często mówię. Zdarzają się takie osoby czasami, które próbują mi tam moją historię gdzieś przypominać. Ja mówię, fajnie, dobrze, ale ja nie wiem, o czym ty mówisz. Ja mam inną tożsamość dzisiaj. Ja mam dzisiaj inną tożsamość. I w tej tożsamości musimy przychodzić przed Boży tron. Dlatego, że Bóg szuka czcicieli w duchu i w prawdzie, ale nie w mojej prawdzie, ale w prawdzie, która pochodzi od Niego. I list do Efezjan, już tu chyba w tym cyklu też cytowany przeze mnie 2:6, mówi o mojej prawdzie. I wiecie, trzeba mieć naprawdę ducha dobrze nastrojonego, żeby ten werset powiedzieć tak, to jest moja prawda. Efezjan 2:6 mówi tak, On nas wraz z Chrystusem przywrócił do życia i wraz z Nim umieścił, gdzie? W okręgach niebieskich, na wysokości nieba. Uczynił to w Chrystusie Jezusie. Inne tłumaczenie mówi na tronie, czy na wspólnie, jakkolwiek. Wiecie, każda prawda historyczna będzie mi mówiła, co, gdzie, ty, Bóg. Normalnie zamknąć trzeba, jakieś tabletki dać. Ale to jest Boża prawda, że ty i ja dzisiaj możemy zasiadać, czy być z Nim w okręgach niebieskich. A w związku z tym, co mamy pod stopami? To samo, co On. Nic innego. To nie jest tak, że Bóg ma, czy Jezus siedzący na tronie ma stopy na naszej głowie i dopiero my jesteśmy niżej. Nie, my jesteśmy z Nim. To, co Jezus ma pod stopami, to tam wcześniej już nie będę do tego się odwoływał. To, co jest opisane, że On ma pod stopami, to my mamy pod stopami. Bo jeśli Chrystus zasiada po prawicy Bożej, na wysokości nieba i jest głową Kościoła, to gdzie jest w takim razie Kościół? Z Nim. Gdzie ja jestem? Z Nim. Nie, oczywiście, bo powiemy tak, w ciele jestem tutaj, no przecież widzę, wszyscy zasiadamy tutaj, nikt nie jakoś nie... żadnej lewitacji nie było do nieba, żeby puste krzesło zostało. To prawda, ale w duchu. To jest prawda w duchu. To jest prawda, którą duchowo przyjmujemy do swojego życia. Moje ciało jest tutaj, dusza też, owszem, i wszystkie aspekty związane. Ale w duchu jestem, bo jeżeli Chrystus jest w niebie, a ja będę w duchu na ziemi, albo Kościół jest tutaj, powiemy, że jest na ziemi, to będzie jakiś dysonans, to będzie rozerwane, bo skoro głowa Kościoła jest w niebie, a Kościół jest na ziemi, to wiecie, czym jest ciało bez głowy? Zwłoki. No, tak mówi biologia, no nic na to nie poradzę. Więc to trochę tam żartem, ale chyba coś w tym jest. Że i ja, i Kościół musimy połączeni być tam z miejscem Chrystusa. A więc to nasza prawda w duchu, nie w ciele, ale poprzez mojego ducha ona będzie promieniowała na moją duszę i też na moje ciało. Ale źródło jest w duchu. Silny duch uniesie tą prawdę. To jest słowo objawienia. Wiecie, ten werset możemy sobie czytać religijnie, ja go wiele razy czytałem, no fajnie, Chrystus w niebie, ale dopóki nie przyjdzie słowo objawienie, że to ty jesteś, że Duch Święty ci to nie objawi na twoim, moim poziomie, że to ty jesteś, że to ja jestem, to będzie słowo, z którym się my jeszcze rozmijamy.
Apostoł Paweł, kiedy tam stał przed Radą Żydowską, mówi te słowa słynne, już chyba też je przytoczyłem, że stoję przed wami z całkowicie czystym sumieniem. Apostole Pawle, ale prawda historyczna jest lekko inna. Krew na rękach, Damaszek, wiecie, Szczepan, wszystkie rzeczy, tam żeś pomordował troszeczkę tych ludzi, a on mówi... Stoję przed wami z całkowicie czystym sumieniem. Sumieniem, czyli nic go nie oskarżało. Dlaczego tak? Dlaczego sobie pozwolił na to? Dlatego, że prawda Boża w nim była tak ukształtowana, że ta prawda historyczna, wiecie, musiała być wyparta, zniknięta, zdeptana, wyrzucona daleko za siebie. To jest to, co ja i ty musimy sobie przerobić, aby Boże Słowo w nas miało przestrzeń do rozwijania się. Paweł wyzbył się swojej historycznej prawdy o sobie i przyjął tą, która pochodziła z nieba. I każdy człowiek ludzki, świecki powie, chłopie, tyś zwariował, ty masz, wiecie, zapalenie pewnych części ciała. Ale my wiemy, że tak nie jest, dlatego że jesteśmy duchowymi istotami. I to się wydarzyło, i to jest, i to jest moją własnością, a dokonało się to przez Jezusa Chrystusa. I ja to w duchu dzisiaj mogę przyjąć. A więc wracając do naszego wersetu z Ewangelii Jana, Bóg szuka czcicieli w duchu i w prawdzie, czyli tak naprawdę całych nas. Co to znaczy? Jak to rozumieć? To, że my jesteśmy stworzeni jako duch, dusza i ciało. I ten werset zawiera, że tak naprawdę każda z naszych trzech sfer Boga ma uwielbiać. Duch oddaje chwałę Bogu, jednocząc się z Nim, inicjując duchowe uwielbienie w nas. To robi duch. Dusza, rozum, uznaje Jego prawdę, Jego sprawiedliwość, świętość, dzieło Jezusa i naszą aktualną pozycję w duchu. Dusza musi przyjąć. I ciało przyjmuje pozycję czci. I coś, co na początku mi się wydawało, że wiecie, to uwielbienie Boga w duchu i w prawdzie, to jest tam gdzieś głęboko, tego nie widać i mogę sobie w kąteczku robić. I ja się nie naśmiewam teraz absolutnie z indywidualnej relacji w komorze z Bogiem. Nie o tym mówię. Tylko tak jak Bóg nas stworzył, tak jak mówiłem na początku, jako trójdzielne istoty na swoje podobieństwo, bo tak czytaliśmy na samym początku, to żadna z tych naszych sfer nie może być pominięta w oddawaniu Bogu chwały. Dlatego, że Bóg nas stworzył na swoje podobieństwo i dał ci i ciało, i duszę, i ducha. I każda sfera ma swoją osobistą zdolność do uwielbienia swojego Stwórcy. Tak jak tam czytaliśmy Efezjan 1:10, który mówi, że wszelkie stworzenie na niebie, na ziemi, w morzu i pod ziemią. Bo o czym mówi? No, człowiek nie uwielbia Boga pod wodą. Nie mówię tu o łodziach podwodnych. Nie? Tu jest mowa o stworzeniu, że wszelkie stworzenie ma swoją zdolność. Różną. Ja nie wiem, jak to stworzenie, wiecie, nie wiem, jak zwierzęta uwielbiają Boga, nie mam pojęcia. Ale tam jest napisane, że pod wodą, czyli ja sobie wyobrażam, że każda ryba, każde stworzenie, które tam jest, w którym jest życie, ma swoją osobistą i indywidualną możliwość oddania chwały swojemu Stwórcy. Nie muszę tego rozumieć. Nie wiem, jak to jest, ale wiem, że w Efezjan jest to napisane, że w każdej sferze, nawet tej pod wodą, podziemnej, wszystkie stworzenia będą chwałę swojemu Stwórcy oddawać. Więc co dopiero ja, który mam swoje ciało, ducha i duszę i mam z nim relacje i jestem usynowiony. I to było dla mnie objawienie, to przyjąłem dla swojego życia jako objawienie, które musiałem, wiecie, wykarczować to wszystko, co wcześniej sobie myślałem, o czym wspominałem na początku. Czy ja już doszedłem do, wiecie, kompletnego objawienia? Absolutnie nie. Ja mówię o swojej drodze. Ufam Bożemu Słowu i ufam Duchowi Świętemu, że to będzie się dalej posuwało we mnie. Że będę mógł robić to
w ten sposób, aby Jemu przynosić nie tylko chwałę, ale tą przyjemność, radość. Wiecie, pewnie jeszcze wiele we mnie rzeczy jest do przepracowania w tym temacie, ale dlatego dzisiaj o tym mówię, żeby na swoim przykładzie pokazać, że jest możliwość więcej, że jest potrzeba, aby każdy z nas posuwał się w objawionym Słowie dalej i dalej, bo jest więcej i więcej dla twojego życia. Ale ktoś powie, no ale po co? No ale właśnie po to, żeby Jemu sprawić przyjemność. Jemu sprawić przyjemność. Mojemu Panu, mojemu Bogu, mojego Stwórcy. I żaden aspekt mojego ciała nie może być z tego wyłączony. Zaczyna się to w duchu, bo jestem istotą duchową, ale rozum, moja dusza i także moje ciało powinny, muszą, a ufam, że na podstawie słowa dzisiaj udało mi się to wytłumaczyć, nie są zwolnione z tego, aby Boga chwalić. To jest wzór i inspiracja dla mnie, aby się dalej w tym posuwać do przodu. Ja to przyjmuję do swojego życia i pragnę to wprowadzać w czyn. Czy ciebie to zainspirowało? Nie wiem. Ja tego nie mogę nikomu, wiecie, jako wzór nakazać, nawet bym nie chciał. Ale chcę, żeby to było zachęcenie, aby każdy z nas mógł ze Słowem Bożym, z Duchem Świętym, który będzie objawiał to Słowo dla naszego życia, spędzać czas i pytać się, Boże, czy ja jestem na tej ścieżce wzrostowej? Czy być może w innych aspektach bardzo urosłem, a w jakiejś tam jestem na poziomie przedszkola? Może tak, może nie, ja nie wiem. Ja nie znam życia nikogo z was, ale ja znam własne życie. I wiem, że ja to bardzo potrzebuję. To zmienia moją perspektywę. To zmienia moją relację. To zmienia sens mojego istnienia. Bo oczywiście wiele rzeczy w moim życiu mnie zajmuje, praca, wiecie, obowiązki, czasami hobby. Wiele tego jest. Ale to, co jest najważniejsze, to abym w swoim życiu mógł, umiał i potrafił Jemu przynosić chwałę i Jemu przynosić przyjemność. Wiem, że to będzie zmieniać moją relację z moim Ojcem, bo On takich szuka. On szuka w twoim życiu, On szuka w naszym kościele, On szuka w naszym mieście, aby Jemu była przynoszona chwała na Jego sposób, nie na moich warunkach, nie na moim objawieniu, nie na moim obrazie, który zaczerpnąłem z ziemi, ale stamtąd. Wiem, że tam jest źródło. Tam jest to oryginalne źródło. Cokolwiek się pytasz, to patrz do źródła.